Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książek to jest kolejny film z serii inwestowania na giełdzie papierów wartościowych. Na początku chciałbym zwrócić uwagę na informację, która moim zdaniem jest znana, aczkolwiek wielu inwestorów myślę, że nie docenia tej informacji. Zakłócenia w światowych łańcuchach dostaw miały być przejściowe, dziś widać, że jest zupełnie inaczej. No i co ciekawe, te łańcuchy dostaw się mocno rwą i to dużo mocniej, myślę, że niż w 2020, no bo z jednej strony chcemy się bardzo szybko odbudować po tej pandemii, no a przyzwyczailiśmy się cały czas, że, że wszystko praktycznie ściągamy z Chin, no i jest problem, czy to z cenami frachtu, czy to w ogóle z dostępnością kontenerów, i to jest problem na ten moment taki, że po prostu ceny tych fractu, tego fraktu rosną, ceny transportu właśnie z Chin rosną, nieważne praktycznie jaką drogą, problemy są z kontenerami, jest problem z dostępnością, nie jest on jeszcze aż tak duży, żeby zatrzymywać produkcję, aczkolwiek no, są już pewne przesłanki. To no, na przykład... Co do segmentu Automotive, że, że tutaj może będą jakieś zatrzymania w produkcji. W marcu były informacje o tym, że, że spółki, które produkują AGD, mogły też mieć takie zatrzymanie produkcji, no, jednak Amika tutaj powiedziała jasno, że, że było to blisko, blisko do takiego scenariusza, aczkolwiek, aczkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o Amikę, nie było żadnych przerw, więc cały czas jest to dosyć duże ryzyko. No, i tak naprawdę w tym momencie mocno wygrywają spółki, które mają jakieś produkcje w Polsce, ewentualnie które, na które właśnie nie wpływają te łańcuchy dostaw. Więc też warto na to zwrócić uwagę, że cały czas, jeżeli chodzi o te dostawy, no, nie jest zbyt dobrze. Zwłaszcza jeżeli chodzi o dostępność tych kontenerów, no bo te wyższe ceny frachtu, wyższe ceny ogólnie transportu, można zawsze w jakimś stopniu przerzucić na klienta, na kolejnych odbiorców. No, a jeżeli nie mamy, mamy problem z dostępnością materiałów, no to to już jest dużo większy problem ze względu na to, że no nie jesteśmy w stanie nic z tym tak naprawdę zrobić. No i to jest myślę, że bardzo duży problem. Wiemy wszyscy, że ten wariant Delta jest w Azji, na no wszystko praktycznie bierzemy z Azji. No i to moim zdaniem jest coś, czego niektórzy inwestorzy nie doceniają, a jest dosyć dużym. Takim minusem w niektórych spółkach, które oczywiście współpracują z Chinami. Tutaj nie chcę akurat rzucać nazwami konkretnych spółek, tylko bardziej myślę, że każdy, kto ma jakieś firmy, jakieś akcje, jakiś spółek z giełdy, powinien się zastanowić, czy jego spółka akurat nie jest na to jakoś mocno, mocno narażona. Więc myślę, że, że to jest coś bardzo istotnego. A przechodząc już do konkretnych spółek, do omawiania konkretnych podmiotów z giełdy, zaczniemy sobie od. Dom Development, czyli spółka, która zajmuje się sprzedażem nieruchomości, jest to deweloper, jak sama nazwa wskazuje. No i przedstawili swój raport półroczny. Dzisiaj został on przedstawiony ten drugi kwartał, biorąc pod uwagę rok do roku, jest słabiej, około 1 czwartą, bo widzimy, że i przychody, i zyski mniej więcej 25% słabsze, ale jak sobie zobaczymy na konsensus, czyli to, co zakładali analitycy, to tutaj myślę, że nie ma tragedii. Przychody mniej więcej na tym poziomie, jaki był zakładany, zysk netto jednostki dominującej jest tutaj dużo wyższy na poziomie 58 milionów, były założenia, że to będzie niecałe 50 milionów. no Tutaj też wiele osób patrzy, że na przykład pierwszy kwartał, był tutaj bardzo dobry, jeżeli chodzi o spółkę, i tutaj to był taki. Już słyszałem takie głosy, że to jest zawód, bo ten pierwszy kwartał był dużo, dużo lepszy. Tak, tylko że ten pierwszy kwartał był bardzo wyjątkowy, bo jeżeli sobie zobaczymy historycznie na tę spółkę, to można zauważyć na przykład od 2017 roku, że największy udział w wynikach finansowych, w zyskach i przychodach jest w przypadku tego czwartego kwartału, więc tutaj jest bardzo duża ilość przekazań tych mieszkań no i ten czwarty kwartał jest zazwyczaj najlepszy, i pod względem przychodów, i pod względem zysków. 2018 dokładnie, dokładnie to samo. 2019 też tutaj widzimy, że ten czwarty kwartał był bardzo dobry, chociaż ten pierwszy kwartał też był tutaj wyjątkowo dobry, ale ogólna taka tendencja jest właśnie, że, że ten czwarty kwartał jest najlepszy. I ten pierwszy kwartał 2021 roku był bardzo dobry właśnie ze względu na pandemię, troszeczkę oczywiście ze względu na pandemię po prostu wydłużyły się niektóre decyzje administracyjne i nie wszystkie przekazania były w czwartym kwartale, wiele właśnie zostało przesuniętych na przykład na pierwszy kwartał, więc tutaj jeżeli chodzi o ten pierwszy kwartał 2021, on był bardzo wyjątkowy, nie ma co tutaj porównywać kolejnych kwartałów. Czekamy na, na kolejny dobry czwarty kwartał, tak jak to było zazwyczaj w historii spółki Dom Development. No, jeżeli chodzi o te wyniki finansowe, moim zdaniem one nie są jakieś złe, myślę, że takie spodziewane i też widzimy, że po kursie one były tak naprawdę spodziewane, no bo dzisiaj spółka przedstawia wyniki i praktycznie nic się, nic się nie rusza, jeżeli chodzi o kapitalizację. Więc tutaj inwestorzy też się mniej więcej tego, tego spodziewali. Tutaj nie było jakichś takich ani pozytywnych, mocnych, ani mocnych negatywnych zaskoczeń. no Dom Development rozwija się w Warszawie, mocno w Warszawie, jest, aczkolwiek coraz mocniej rozwija się właśnie we Wrocławiu, w którym mieście też ostatnie wejście poprzez inną spółkę w, w, w Kraków, więc to też jest ten rynek, rynek w Krakowie jest myślę, że atrakcyjny, aczkolwiek to jest wciąż jakaś mała część, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o spółkę, no i to całe pierwsze półrocze, myślę, że było udane, ale też pamiętajmy, no w tym pierwszym półroczu jest też ten pierwszy kwartał, wyjątkowo udany. Plus 30% sprzedanych lokali rok do roku, więc tutaj, jeżeli chodzi o spółkę, jest na pewno bardzo dobrze. No i taka bardzo pozytywna informacja to jest Bank Ziemi. Bank Ziemi to jest 17 tysięcy lokali. To jest ten potencjał właśnie na wybudowanie 17 tysięcy lokali, co jest rekordowym bankiem ziemi. To jest myślę, że bardzo istotne, no bo w tym momencie spółka może spokojnie skupić się na tym, żeby, żeby budować te mieszkania, oczywiście ten bank ziemi warto cały czas uzupełniać, aczkolwiek nie ma tutaj takiej presji, nie ma takiego ciśnienia jak w przypadku niektórych, w przypadku niektórych spółek, tu widzimy, że i przychody i zysk netto i też gotówka netto jest na dobrym poziomie, 65 milionów złotych, tutaj widzimy i marże brutto i ROE na dobrym poziomie, minus 6% jeżeli chodzi o ten giernik, tutaj jeżeli chodzi o, o giernik, to, to to jest taki Stosunek zadłużenia do, do majątku firmy. Więc jeżeli chodzi o te wskaźniki, to jest na pewno, na pewno tutaj bardzo dobrze. Nie ma się do czego tak naprawdę przyczepić. Jest cały czas silny popyt na mieszkania, aczkolwiek to nie jest też żadna nowa informacja. To nie jest tak, że, że tutaj w tym momencie się dowiadujemy, że ten silny popyt jest i że ten popyt tak naprawdę przewyższa podaż. No z tego powodu właśnie ceny mieszkań cały czas rosną. Czytałem ostatnie informację, że lipiec był rekordowym pod względem ilości, ilości ubiegania się o kredyty mieszkaniowe, gdzie wcześniej to był chyba kwiecień, więc tutaj jeżeli chodzi o ten 2021 rok, no to cały czas popyt na kredyty jest, na no co za tym idzie popyt na mieszkania, bo tutaj mówimy o kredytach kredytach tych mieszkaniowych, no i jest wzrost mocny wolumenu lokali sprzedanych w pierwszym półroczu i zauważmy, że ten pierwszy kwartał 21 i drugi kwartał 21 bardzo podobne są, czyli tutaj cały czas mamy mamy mocne, mocne wzrosty, no to też pamiętajmy o tym, że tutaj trzeci kwartał 20, 20 i czwarty kwartał 20 to też było trochę tak, że, że ludzie w tym drugim kwartale 2020 się zastanawiali, więc w trzecim kwartale też teoretycznie trochę było tych sprzedaży mniej mieszkań za drugi kwartał, w ten sposób to określił, no bo, no bo jednak tutaj w tym drugim kwartale wszystko, wszystko nam stanęło w 2020 roku, w tym momencie oczywiście jest wszystko na dobrej drodze, zauważmy, że bardzo mocno rozwijam się poza Warszawą, tutaj Warszawa to jest oczywiście największy rynek, aczkolwiek bardzo dynamiczne wzrosty i w Trójmieście i we, we Wrocławiu, jeżeli chodzi o co ciekawe, sprzedaż w pierwszym półroczu, to zauważmy, że największą grupę to są te sprzedaż powyżej 6, 650 tysięcy złotych. Zresztą Dom Development też miał taką taktykę, że raczej zazwyczaj, oczywiście tak to było, że sprzedawał mniej więcej tyle samo mieszkań rok do roku, ale za wyższą cenę i na tym mocno zarabiał. No w tym momencie nie dość, że sprzedaje więcej mieszkań, to jeszcze za wysokie, wysokie ceny. Zauważmy, na drugim miejscu są te mieszkania od 350 do 450 tysięcy złotych. Złotych, więc też nie jakieś takie drogie. Podejrzewam, że to jest dużo mieszkań inwestycyjnych, no bo też 40% całej sprzedaży, jeżeli chodzi o mieszkania, to są sprzedaże, znaczy to są kupna mieszkań za, za gotówkę. Więc to są przez ludzi, którzy albo chcą być inwestorami, albo chcą uchronić swój kapitał od, przed inflacją. Więc podejrzewam, że tutaj duża grupa takich inwestorów może być właśnie w tym segmencie: 350, 450 tysięcy, tysięcy złotych. No, i jeżeli chodzi o ofertę, to jest taki można powiedzieć, jeden minus, że jeżeli mówimy tutaj o yy, ofercie, o liczbie lokali, to jest spadek i to największy spadek zauważmy w Warszawie, gdzie Warszawa to była ten największy rynek zdecydowanie. No w tym momencie, jeżeli chodzi o oferty, no to już trójmiasto jest większe, no oczywiście jako, jako trójmiasto, nie jako jakoś jedno miasto. Yy, no aczkolwiek widzimy, że bardzo duży spadek jest w Warszawie. Yy, no i tutaj mówią o tym, że to jest spadek przejściowy ze względu na ogromny popyt. I po prostu nie są w stanie, nie byli w stanie tak szybko nadrobić tych, tych lokali ze względu właśnie na ten, na ten popyt. Także można powiedzieć, że w tym momencie jeszcze nic strasznego się tutaj nie dzieje, aczkolwiek trzeba ten wskaźnik obserwować, no bo jednak mówią o tym, że jest to przejściowy spadek oferty, przejściowy, no czyli zaraz on się skończy, więc warto na to zwracać szczególną uwagę w kolejnych, kolejnych kwartałach. No jeżeli chodzi o te wszystkie ich Inwestycje w realizacji, to tutaj też można patrzeć na właśnie ofertę i inwestycje w realizacji. To jeżeli chodzi o samą inwestycję w realizacji, jest myślę wszystko na bardzo dobrym poziomie. Widzimy, że w Warszawie jest lekki wzrost 3%, ale cały czas jest to tak stabilnie. Trójmiasto, Wrocław to jest bardzo duży wzrost. No i widzimy, że, że jeżeli chodzi o całościowo grupę Dom Development, to jest wzrost tej ilości inwestycji, więc na ten moment to nam mówi o tym, że w przyszłości raczej nie będziemy mieli ogromnych jakichś problemów z tym, że nie będziemy w stanie dostarczyć mieszkań na rynek, więc to jest też, myślę, że bardzo istotne, patrząc po prostu na kolejne, na kolejne kwartały, jak mówiłem, ten bank ziemi też bardzo istotne, 17 tysięcy mieszkań, taki jest potencjał w tym momencie na lokal do wybudowania, z tym, że też pamiętajmy o tym, że no, nie do końca jesteśmy w stanie zweryfikować ten bank ziemi. To znaczy, nie wiemy, czy Ziemia, którą kupił dom development, to jest na obrzeżach jakiegoś miasta, na przykład Warszawy czy Wrocławia, czy to jest na przykład, nie wiem, 3 albo 4 kilometry od obecnych zabudowań i na przykład dom development będzie musiał czekać. Dwa czy trzy lata na to, żeby, żeby tam się wybudowało do, jej, do ich banku ziemi, i wtedy dopiero będzie mógł zacząć, zacząć budowę. Nie wiemy tego, ale tak naprawdę nie wiemy tego w żadnym deweloperze. Żaden deweloper nie, nie podaje takich informacji, więc tutaj też trzeba patrzeć na ten troszeczkę z przymrużeniem oka. To nie jest tak, że oni 17 tysięcy mieszkań mogą w tym momencie zbudować, tak podejrzewam, aczkolwiek, jak mówię, informacji jakichś takich jednoznacznych jednoznacznych nie mamy. No i zauważmy ta ilość przekazań. To, o czym mówiłem, że te wyniki finansowe w pierwszym kwartale były bardzo dobre, ze względu właśnie na ilość przekazań, mieszkań w tym pierwszym kwartale było naprawdę bardzo dużo, a drugi kwartał 2021. Zauważmy porównywalny do, do pierwszego kwartału 2020 i trochę słabszy od drugiego kwartału 2020 roku więc na to też warto zwracać uwagę żeby jednak jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o kolejne kwartały było tutaj lepiej No, tutaj patrząc na całą pierwszą połowę roku jest oczywiście dużo lepiej aczkolwiek widzimy że ten drugi kwartał pod względem przekazań jest trochę słabszy no stąd też te, te słabsze wyniki finansowe więc tutaj na to też bym zwracał uwagę jak to jest jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o przekazanie oczywiście to jest konsekwencją, jakby najpierw wybudowania, później sprzedaży. To jest na końcu, jest to, jest to przekazanie. Więc jeżeli teraz, w tym momencie, sprzedaż idzie dobrze, a jak widzimy, idzie dobrze, to też te przysz przyszłe przekazania powinny być na, na, dobrym, na dobrym poziomie. Więc jeżeli chodzi o te przekazania, myślę, że jest, myślę, że jest dobrze i powinno być w przyszłości w przyszłości dobrze. No też pamiętajmy o tym, że wszyscy praktycznie deweloperzy mówią nam wcześniej przed wynikami już o tym ilości sprzedanych mieszkań, ilości przekazań. Zresztą Dom Development też już w lipcu mówił nam o tym, ile sprzedał i ile i ile przekazał, więc tutaj to nie było jakieś bardzo duże zaskoczenie praktycznie. No to nie było żadne zaskoczenie tak to można tak to można określić, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę. No i tak naprawdę ciężko się jakoś mocno mocno doczepić, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Dom Development, tutaj też w tym 2020 roku, sobie porównywałem, jak to, jak to wyglądało za ten 2020 rok, tak naprawdę mocno się nie różniło, pod takim względem, że też były mniej więcej tego typu wzrosty, widzimy, że sprzedaż jest plus 17%, plus 10%, więc tutaj, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o tę sprzedaż, cały czas widzimy, że, że ten procentowy wzrost, tak, to można określić, jest mniej więcej na tym samym poziomie, no teraz całe pierwsze półrocze jest większe, Większe ten, jeżeli chodzi o wzrost sprzedaży właśnie ze względu na ten duży, wysoki, wysoką bazę w pierwszym, w pierwszym kwartale. Aczkolwiek myślę, że ciężko się do czegokolwiek przyczepić, jeżeli chodzi o dem development, no ale z drugiej strony też w tym raporcie jakoś pozytywnie tutaj nie zaskoczył. Nie zaskoczył tak naprawdę ani negatywnie, ani, ani pozytywnie. Tego się spodziewaliśmy. No tutaj bardzo ważna jest też ta informacja właśnie o przekazaniach mieszkań, o sprzedaży mieszkań i to zawsze jest przed wynikami, więc... W tym momencie, jeżeli chodzi o dom development, no patrząc na to, że lipiec też był bardzo dobry, jeżeli chodzi o ten rynek kredytowy, raczej trzeci kwartał przedstawiać się powinien dobrze w, w tej, tej ta najbliższa przyszłość, jeżeli chodzi o dom development, na ten moment powinna być, powinna być dobra. Nie widzę tu jakichś takich specjalnych, mocnych zagrożeń, jeżeli chodzi o spółkę. No Chociaż też pamiętajmy o tym, że. Szef Rady Polityki Pieniężnej mówił o tym, że w listopadzie możliwa jest jakaś pierwsza podwyżka stóp procentowych, więc też na to warto zwracać uwagę, no ale skoro mówimy o listopadzie, no to tutaj czwarty kwartał wchodzi w grę. I jest jeszcze taka spółka PSU, która też przekazała raport finansowy PZU, które dzisiaj miało właśnie wyniki za drugi kwartał i można powiedzieć podobnie jak w przypadku Dom Development. Nie zaskoczył ani negatywnie, ani pozytywnie, chociaż jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o ten konsensus, no to tam te już różnice były bardzo minimalne, bo chyba 3% więcej Miał niż zysk netto, niż był konsensus, więc praktycznie na zero to wychodziło. No i ten drugi kwartał nie ma co w ogóle porównywać do drugiego kwartału 2020. No, wiemy wszyscy, co było w 2020 roku, też jaki negatywny był wynik, jeżeli chodzi o PZU, jeżeli chodzi o banki. Więc ten i kolejne kwartały ja raczej tutaj nie, nie porównywałbym za bardzo tego 2020 roku. Bardziej patrzyłbym na. na 2019, jak już miałbym na coś tutaj zwracać, zwracać uwagę. No i można zobaczyć, że ten drugi kwartał, kwartał przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 9 miliardów. Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, tutaj na to głównie patrzymy, 770 milionów złotych. No i drugi kwartał 2019 734 miliony złotych, czyli Myślę, że na, na dobrym poziomie. Trochę to jest słabszy niż w pierwszym kwartale wynik, aczkolwiek myślę, że, że to i tak jest bardzo, bardzo dobry wynik, jeżeli chodzi o grupę, o grupę PZU. No tutaj spółka. U widzimy, że bardzo mocno urosła właśnie pod względem zysku netto, ale jak mówię, nie patrzymy raczej na, na ten drugi kwartał 2020 roku. Chociaż możemy zobaczyć, że gdyby nie odpisy aktywów bankowych, to ten drugi kwartał jednak w tym roku byłby, byłby trochę, trochę słabszy. Ważne jest to, że ich składka przypisana brutto cały czas rośnie, to jest dla nich kluczowe. Jeżeli chodzi o tę składkę przypisaną brutto, to za całe pierwsze półrocze. Ta składka przypisana brutto przekroczyła 12 miliardów, co jest historycznie najwyższym wynikiem w tej części roku. Więc tutaj, jeżeli chodzi o tę składkę przypisaną brutto, jest to na pewno duży plus. No co też takim plusem jest, że, że i Ubezpieczenia majątkowe i na życie wzrosły, więc tutaj nie ma sytuacji, w której jeden segment spada, drugi rośnie. Oba, oba tak myślę, że w bardzo dobrym tempie rosną, no w różnym, bo to jest 15% plus rok do roku, drugi plus 5% rok do roku, aczkolwiek mamy wzrosty w obu tych segmentach najbardziej istotnych, więc to jest, myślę, że taka najbardziej pozytywna informacja z tego, z tego raportu, że ta składka przypisana brutto cały czas, cały czas rośnie. Oczywiście rentowność też jest tutaj istotna ze względu na to, na to po prostu, że PZU jest spółką dywidendową, więc tutaj też chcemy, żeby ta rentowność rosła, no, w tej chwili mamy tę wysoką dywidendę w stosunku do obecnego kursu, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o PZU, 3,50 zł, no czy jest potencjał w kolejnych latach na wypłacanie podobnej dywidendy, no, jak sobie zobaczymy na dywidendę PZU to zauważmy, że to jest 3.50 to jest około 3 miliardy złotych, więc tyle musieliby mieć z samego zysku, zysku netto mają na no obecnie 1.7 miliarda, czyli docelowo powiedzmy niech to będzie 3,4 miliarda, co ciekawe jest już ich planem na 2024 rok, w strategii swojej opisali, że chcą mieć tyle zysku netto w, w 2024 do 2024, w tym momencie już to, jeżeli drugie półrocze będzie tak samo udane jak pierwsze, to mogą to osiągnąć, no myślę, że jest na poziomie 3 zł, tutaj jest możliwa ta dywidenda w, tym, w, w kolejnych latach, tak mi, się, tak mi się wydaje, no to wciąż w porównaniu do kursu nie jest jakąś złą dywidendą jeżeli chodzi o porównanie stopy dywidendy, właśnie do, do kursu, więc to myślę, że jest coś pozytywnego. No i jeżeli chodzi o te ubezpieczenia, pamiętajmy o tym, że ten drugi kwartał 2020 był bardzo słaby, no, ze względu oczywiście, oczywiście wiadomych. No, jeżeli tutaj patrzymy na tendencję ogółem na rynku ubezpieczeń na życie no to widzimy, że, że PZU rośnie trochę szybciej niż rynek. Tutaj ten wykres też taki jest dosyć specyficznie zrobiony, bo zauważmy, że ten średnioroczny wzrost rynku to jest 1,2%, a PZU życie tylko 1,6%. Oczywiście, to oznacza, że PZU użycie rośnie szybciej niż rynek i to jest fakt, i to jest informacja bardzo pozytywna. Kolegi, jak patrzę troszeczkę na ten, na ten wykres, gdzie ta niebieska linia to jest PZU życie, a rynek to jest ten ten taki niebieskie, niebieskie słupki, to tak wydaje się, że, że PZU bardzo mocno tutaj idzie do góry, a, to, a te słupki praktycznie stoją, ale też ten wykres jest tak troszeczkę zrobiony. Tutaj jest, widzimy, że jest że jest jedna skala od zera, tutaj jest od 1.50, 1.5, więc no, ogólnie myślę, że taki wniosek to jest, że, że PZ szycie rośnie szybciej niż rynek, aczkolwiek troszeczkę szybciej. To nie jest jakiś bardzo dynamiczny bardzo dynamiczny wzrost, no, ale nie ma co ukrywać informacja pozytywna. Chcemy, żeby, żeby spółki, które, na które patrzymy, jednak rosły szybciej od, szybciej od, reszty, od reszty rynku, więc... Patrząc tak naprawdę na, na, spółkę, na spółkę PZU, też ten, ta współpraca z bankami, czy to Aliorem, czy, czy PKO, jest tutaj pozytywna i cały czas daje im określone wyniki finansowe. Ta współpraca ma być zacieśniana. To zacieśniana. To było też mówione w tej strategii na lata 2021-2024, więc tutaj spodziewamy się, że te banki będą dostarczać jeszcze więcej pieniędzy, jeżeli chodzi o PZU, ze względu na to, po prostu, że między innymi będzie można kupić różnego rodzaju usługi właśnie poprzez, poprzez tutaj bankowość, więc jeżeli chodzi o banki, też tutaj będą miały ten swój pozytywny wpływ na, na wyniki. No i ten wynik netto, jak mówiłem, 774%. Miliony plus 318 rok do roku, ale wiemy jak to wyglądało w tamtym roku. Jeżeli chodzi o same banki, to widzimy 160, 165 milionów, czyli tutaj mamy już taki dosyć duży... Pozytywny wpływ, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę o różne banki, właśnie Alior i PKO na wyniki na wyniki PZU, więc w tym momencie myślę, że tutaj jest, jest dobrze, jeżeli chodzi o PZU, ale tak jak w przypadku Dom Development, zaskoczeń jakichś pozytywnych tutaj nie ma, negatywnych też można powiedzieć, że nie ma zaskoczeń, raczej rynek się tego spodziewał, co też widać po, po, obecnym, po obecnym kursie. Więc tutaj, jeżeli chodzi o PZU, żadnych jakiś takich strasznie dużych ruchów nie było, no bo te wyniki moim zdaniem były w miarę w miarę spodziewane. Też zobaczymy jak to będzie dalej, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że jednak ten wpływ pandemii wciąż trochę tutaj jest nie tak duży jak w pierwszym kwartale, ale jednak wciąż tutaj ten wpływ pandemii, czyli ta wyższa śmiertelność jest niż, niż w latach w latach ubiegłych, więc też to jest taki negatywny czynnik, jeżeli chodzi o PZU, ale też nie jakiś nowy. Wiedzieliśmy o tym, więc to też nie było jak. Jakieś zaskoczenie. Inną spółką, o której chciałem powiedzieć, niedawno mówiłem o tej spółce Aseko Polska, aczkolwiek przedstawiła wyniki finansowe, więc też myślę, że warto uzupełnić te informacje już o takie oficjalnie wyniki finansowe. No i zauważmy, że też Aseko jakoś mocno, mocno nie rosło ani nie spadało minus 0,12%, więc tutaj bardzo słabe ruchy, jeśli chodzi o, o to, co dzisiaj się działo w Aseko. No i ten drugi kwartał. Jest dobry, aczkolwiek też rynek się spodziewa tych dobrych wyników. Tak naprawdę w ostatnich latach problemem ASEKO była rentowność. Jak zobaczymy, przychody one cały czas idą do góry, ale zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej, też tutaj na to patrzymy, jednak stał w miejscu. W tym momencie coś się tutaj zaczyna, y, zaczyna ruszać, więc może będzie tutaj coraz, y, coraz lepiej. I to myślę, że byłoby takim. Powodem do, do wzrostu, jeżeli chodzi o spółkę ASECO, powyżej 100 milionów złotych, dwa kwartały z rzędu już z zyskiem powyżej 100 milionów złotych. No to jest sytuacja, której dawno nie widzieliśmy w, w ASECO, bo tak naprawdę były sytuacje, w której było to już 280 milionów, aczkolwiek takie dwa kwartały z rzędu powyżej 100 milionów, to musielibyśmy się cofnąć do roku 2015. Więc tutaj myślę że, myślę, że to też jest takim pozytywnym czynnikiem, jeżeli chodzi o ASECO, czyli regularność. No, nie można jeszcze mówić po dwóch kwartałach o regularności, no ale mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach też będzie to, yy, yy, też będzie to pokazywane. No, pamiętajmy o tym, że ASECO to jest spółka dywidendowa, która wypłaca dywidendę od bardzo dawna od 2006 roku mamy tę dywidendę bez przerwy. Jest tutaj spółka, na którą no zawsze liczymy na to, że ta dywidenda będzie w okolicach 3 zł. Ostatnio jest przez ostatnie praktycznie praktycznie prawie 8 lat jest w okolicach 3 zł. i myślę, że taka będzie w kolejnych latach, bo nawet jeżeli jest ten wzrost, ten wzrost nie jest jakiś taki strasznie dynamiczny. Jeżeli już mówimy o spółce, o spółce Aseko. Dobre jest to, że jeżeli chodzi o Aseko, no to oni osiągnęli Wzrosty we wszystkich swoich segmentach: przedsiębiorstwa, bankowość i instytucje publiczne. Zauważmy, że tutaj oni są dosyć dobrze zdywersyfikowani, i też te, te wzrosty tutaj były w tych segmentach. Więc, to jest myślę, że dosyć istotna informacja, że tutaj też mamy sytuację, w której, w której po prostu te segmenty wszystkie się uzupełniają i nie ma jakiegoś takiego jednego dominującego. To jest myślę, że bardzo pozytywne. takie, Jeżeli myślimy o inwestowaniu długoterminowym, no a myślę, że biorąc pod uwagę spółkę ASECO, to właśnie w ten sposób na to, w ten sposób. Na to patrzymy, no i zauważmy, że wszystkie sektory notują wzrosty. Wzrost ten średnio, średnioroczny plus 10%, jeżeli chodzi o bankowość i finanse, przedsiębiorstwa plus 13%. Gdzie przedsiębiorstwa to jest trochę większy większy segment, jeżeli chodzi o jeżeli porównamy go do sektora bankowości finansów, aczkolwiek bardzo porównywalny, no i te instytucje publiczne największy wzrost, bo 18%, ale też segment największy, najmniejszy. Więc tutaj jeżeli chodzi o sektor instytucji publicznych, no to to jest sektor najmniejszy, więc to nie jest dziwne, że będzie mocniej rósł od pozostałych, aczkolwiek też on może się mocno rozwijać też ze względu na nowy ład. O tym ostatnio mówiłem w że tam też są informacje, głównie w tym krajowym planie odbudowy o tym, żeby... Coraz większa była informatyzacja w sektorze publicznym. No a jak wiemy, ASECO, Komarch to są takie chyba dwie główne spółki, które o te kontrakty będą walczyły. Też pamiętajmy o tym, że jeżeli chodzi o ASECO, to są akwizycje i 11 akwizycji było w tym chyba całym pierwszym półroczu. Więc tutaj cały czas spółka przeznacza te pieniądze na akwizycje, po to, żeby, żeby się, się rozwijać. Oprócz takiego wzrostu organicznego, mamy też akwizycje. To jest myślę, że coś bardzo pozytywnego. No i kolejna taka pozytywna informacja portfel zamówień. Widzimy, że on też cały czas rośnie, i też plusem jest to, że we wszystkich, we wszystkich segmentach mamy wzrost plus 15, plus 17, plus 15%. Łącznie ten średni wzrost jest plus 16%, więc tutaj spółka będzie miała co robić przez najbliższe, przez najbliższe lata, i to jest myślę, że bardzo, coś bardzo istotnego. Rośnie we wszystkich sektorach i segmentach w pierwszym półroczu 2021 roku, no i właśnie to jest coś, na co myślę, że warto zwracać uwagę. Dzięki temu, że cyfryzacja procesów biznesowych stała się odpowiedzią na wiele wyzwań, przed którymi stoi obecnie firma, instytucje, obserwujemy zwiększony popyt na nasze rozwiązanie, usługi, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień ASECO w każdym z segmentów, Operacyjnym pozwala nam to z optymizmem patrzeć na drugą połowę roku. Więc tutaj też widzimy, że pandemia no, miała, można powiedzieć, pozytywny wpływ na grupę Aseco, ale to nie jest jakiś strasznie dużo pozytywny wpływ. Ten portfel zamówień już wcześniej był duży, oczywiście on się cały czas powiększa, ale tak myślę, że w miarę równo z, rośnie ze, ze spółką, więc tutaj na ten moment, jeżeli chodzi o Aseco, też nie mam się za bardzo do, do czego przyczepić. No bo to jest taka spółka powolna. Ja nie chcę tutaj się przyczepiać do tego, że ona nie rośnie plus 70-80%. W skali roku, no bo to jest wiadome, że ASEKO tak nie będzie rosło. To jest zbyt, zbyt duża spółka, zbyt taka spokojna spółka, żeby tak rosła, ale to też ma swój urok, że ona potrafi rosnąć spokojnie, powoli, ale bardzo systematycznie przez lata. Tej czasem mówimy, że jakaś spółka rosła np. w ciągu jednego roku plus, plus 70%, drugiego spadła plus 30, trzeciego plus 40, kolejnego minus 50% na przykład. I tak to jest często ze spółkami młodymi, ze spółkami mniejszymi. Tutaj ten moloch aseko, tak to myślę, że nikt się nie obrazi, jak nazwę tak spółka ASECO, w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, on rośnie bardzo stabilnie. To nie są jakieś ogromne, szybkie wzrosty, ale to są wzrosty stabilne i to też ma swój urok, zwłaszcza przy inwestowaniu długoterminowym. No a Asseco myślę, że można też myśleć o takim długoterminowym inwestowaniu, biorąc pod uwagę też tą stałość w wypłacie, w wypłacie dywidendy. I ostatnia spółka, tak na szybko, o której chciałem powiedzieć, spółka Azbis, spółka Azbis, która podwyższyła właśnie swoje prognozy finansowe, bo wcześniej te prognozy były na poziomie przychody ze sprzedaży 2,9 a 3,27 miliarda dolarów i zysk netto miał być na poziomie 47 do 51 miliarda milionów dolarów. Zysk netto ma być w tym momencie na poziomie 71-74 miliony, a Przychody 2,9 a 3,1 miliarda w dolarach to jest oczywiście wszystko. No więc tutaj widzimy, że jesteś, jest duży wzrost marżowości i ten wzrost, potencjalny wzrost zysku net to jest. Jest bardzo, bardzo duży, jeżeli chodzi o spółkę, spółkę Asbis. No, pamiętajmy, że my tutaj mamy informacje podane w złotówkach, więc warto też zobaczyć, jak to wygląda w dolarach. No i ten pierwszy cały, pierwsze półrocze, jeżeli chodzi o same przychody, to jest 1,4 miliarda. No, oni chcą mieć tutaj, mówią o tym, że no, 3 miliardy chcą mniej więcej, czyli te drugie półrocze muszą troszeczkę przyspieszyć, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że zawsze w spółce Asbis. Czwarty kwartał był najlepszy, głównie ze względu na sprzedaż iPhone'a i na święta, ale ten trzeci kwartał też był dobry. Zazwyczaj to było tak, że był pierwszy kwartał, potem trochę słabszy drugi, lepszy trzeci i lepszy, lepszy czwarty, więc tutaj jeżeli jeśli chodzi o spółkę, no to mamy sytuację, w której, w której ten czwarty kwartał, no, powinien być lepszy, a więc myślę, że te przychody mogą zostać spokojnie wypełnione, ta prognoza ze względu właśnie na to, że, że jesteśmy pod tą prognozą, ale leciutko pod tą prognozą, no a jeżeli chodzi o same sam zysk netto, no to miał być ma być między 71 a 74 no i tutaj podobna sytuacja, 30 milionów tego zysku netto, więc więc jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, też jesteśmy trochę pod tą prognozą, no bo już półrocze minęło, ale minęło to gorsze półrocze, więc tutaj nie zdziwię się, jeżeli spółka, jeżeli tutaj spółka ASBIS wypełni tę prognozę, no i patrząc na chociażby ten zysk netto na poziomie 71 milionów złotych, gdzie obecnie, obecnie dolar jest po te okolice 3,80, no to mówimy tutaj o okolicach mniej więcej 270 milionów złotych rocznie jeżeli chodzi o cały cały wynik netto Patrząc na to, co tutaj ostatnio się działo, no to te ostatnie kwartały jeszcze nie pokazują tak wysokiego wyniku netto, bo to jest 240 niecały, więc tu ten wskaźnikowo spółka jeszcze mocniej się poprawi, a te wskaźniki już mówią nam o bardzo dobrych wynikach, no bo wskaźnik na poziomie 6 CZ jest bardzo niskim, aczkolwiek widzimy, że ostatnio jakoś, mimo pozytywnych informacji, tak naprawdę spółka jakoś mocno nie chce rosnąć. Tej wahania są, bo oni doszli do tego poziomu 25 zł, tak naprawdę, i cały czas się wokół niego od praktycznie maja, wokół niego konsolidują. Właśnie widzimy, że w 2020 i na początku 2021 spółka naprawdę bardzo mocno dała zarobić, aczkolwiek w tym momencie bardzo często jest sytuacja, że po jakichś dobrych informacjach, po mocnych wzrostach yy, przychodów, bo oni też informują o, mocny, o miesięcznych yy, przychodach, po takich mocnych wzrostach przychodów, jednak spółka na przykład potrafi, potrafi spaść 2-3%. Także też trzeba na to patrzeć, że jednak pomimo tych dobrych informacji yy, spółka nie zawsze daje zarobić inwestorom. Dzięki Ci za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co Ty myślisz o tych spółkach. No czy zaskoczył Cię, zaskoczył cię ten raport spółki Dom Development, czy zaskoczył Cię raport spółek, spółki PZU? Mnie osobiście nie zaskoczył, tak naprawdę przeczytałem tam to, czego się spodziewałem, także żadnych negatywnych ani pozytywnych zaskoczeń tam nie było, i stąd też moim zdaniem ten brak reakcji, jeżeli chodzi o kurs akcji. Ale powiedz mi, jak to na to. Patrzysz, czy może doszukałeś się tam czegoś, co, co ja przeoczyłem, a może być bardzo istotne dla, dla tych spółek. Za dzisiaj Ci bardzo dziękuję. Słyszymy się jutro. Do usłyszenia do jutro. Standardowo życzę samych zysków. Cześć. Trzymaj się.